Hej siemanko, ze strony Kazu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Ten odcinek i trzy kolejne będą na temat minigierek w Runes of Magic. Ten akurat odcinek będzie poświęcony minigierce Szlak Grozy. Zagramy w tą gierkę w Varanas na rynku głównym u NPC Malatina. Co tu dużo mówić, zapraszam do oglądania. Pierwszą minigierką będzie Szlak Grozy u Malatiny. Znajdziecie ją na rynku głównym, zaraz koło teleporta. Może ominiemy wprowadzenie i od razu przyjmiemy wyzwanie. Będę starał się jakoś na bieżąco tłumaczyć co i jak, co do czego służy i tak dalej. Mam nadzieję, że gra nie jest za głośno. Troszeczkę przynudnawa jest ta, powiedzmy, animacja. No ale cóż, zawsze trzeba ją obejrzeć. Innego wyjścia niestety nie ma. No ale cóż tam, pół minuty nikogo nie zbawi. 15 minut mamy na wykonanie zadania. Ten symbol, od razu wytłumaczę, to jest teleporter. Przynosi nas w to miejsce, w którym jesteśmy. To jest pieczęć, czyli to jest, powiedzmy, takie wielkie haszcze, czy tak to ujmę. Czerwone, powiedzmy, krzyżyki to jest brama. Te niebieskie kropki to jest właśnie działo. I co do tego działa? Klikamy na nie, zatwierdź. Wybieramy nasz cel. Najlepiej właśnie zazwyczaj strzelać w te czerwone krzyżyki. O, przepraszam bardzo. Gadu w te. Zapomniałem wyłączyć. Włączamy, powiedzmy, włączamy. Klikamy te haszcze. Pnącze, to się profesjonalnie nazywa. Jakiś item dostajemy, wracamy do płonącej pochodni. I wracamy ponownie do tego pnącza. I to jest najszybszy sposób na zniszczenie tego i no, polecany, no w sumie jeszcze drugi sposób jest to właśnie zdziała, zestrzelić jednak nie polecam, ponieważ to działo może się przydać do celów innych. Ale jeżeli już wiecie, że do niczego innego się działo nie przyda, także jeżeli macie tą pewność, że nie przyda wam się już do niczego, to strzelajcie. Jeszcze właśnie taki symbol, to widzieliście na pewno. Wyskakuje nam bariera z duchem. Najlepiej zniszczyć barierę od razu. Niszczenie ducha nie ma sensu, bo się spawni co chwilę nowy. Starajcie się wybierać drogę, w której jest jak najmniej tych krzyżyków, a jak najwięcej, powiedzmy, właśnie tych pomarańczowych i zielonych znaków. No i chodźcie głównie tam, no i starajcie się, gdzie są właśnie te pojazdy ciężkie artylerii. Bo zawsze to jakoś, bynajmniej ja tak mam ogarnięte, że jeżeli już gdzieś tam jest ten pojazd, to łatwiej mi się po prostu do tego dojdzie. Zobaczcie za tą ciszę, jednak myślę co powiedzieć sensownego jeszcze o tym. Aha, to będzie jeszcze, to za chwilę jeszcze powiem. Bo w miarę szybko mi się wydaje, ta pierwsza runda poszła. Jeszcze z mojej obserwacji jest tak, że jeżeli coś nam nie wyszło, to znaczy jeżeli nie mamy już możliwości manewru, to nie jest to wina mapy, a jest to wina tylko i wyłącznie nasza, że to my gdzieś popełniliśmy błąd. O, nowa poczta. Czyżby ktoś kupił mój kamień, który tak długo stoi na domu aukcyjnym? Oby tak. Będę mega zadowolony, jeśli tak. No, nieważne. Ajej, namierzyłem ducha. No dobra. Jeszcze jest coś takiego jak bonus. Jeżeli przechodzimy daną rundę w jakimś tam określonym czasie, to dostajemy, powiedzmy, takie mini zadanie, w którym, powiedzmy, to chyba było trzeba przejść w 3 minuty jedną rundę. Dostaje się wtedy jakieś tam klucze lepsze, nie pamiętam jak się nazywa teraz. W każdym bądź razie spawnowały się dodatkowe skrzynki, w których jest dodatkowy drop, jakieś lepsze itemki. I właśnie, żeby ten lepszy klucz zdobyć, trzeba przejść daną rundę w 3 minuty.
No dobrze, w sumie. Aha, to jeszcze zaraz pokażę, bo to będzie może taka, nie wiem, wskazówka. Nie mam pojęcia, może i tak, może i nie. A to za moment. Może to się kiedyś przyda. Ojej, ojej. Ojej. Aha, dobra. Spróbuję tak. No chyba tak będzie najlepiej. Tak. No dobra. Może nie jestem jakimś profesjonalistą i robię, znaczy na pewno nie jestem profesjonalistą i nie robię tej minigierki w jakiś sposób wykoksany. Jednak to jest, powiedzmy, ja tak przechodzę i tak mi jest najlepiej. Jest pełno tych filmików na YouTubie, właśnie jak przejść to. Ja chyba jeszcze ani jednego polskiego nie widziałem. Może dużo nie wytłumaczyłem tutaj, ale może tak z grubsza powiedziałem co i jak. Mam nadzieję, że tak było, że zmieniliście, o co chodzi. I że to się przyda. Jeszcze muszę wam pokazać tą jedną sztuczkę, powiedzmy. I będzie na tyle, jeśli chodzi o tą minigierkę, ale to za moment. O właśnie. Specjalny cel został osiągnięty. Pojawi się specjalny kufer ze skarbami. Przejdź trzecią rundę w 3 minuty, aby dostać do niego klucz. No i to jest właśnie to mini zadanie, powiedzmy. Dobra. Kurczę. Dobra, chyba tutaj będzie. I zawsze starajcie się. Nie wiem, czy to teraz dobrze wytłumaczę. Jakby to ubrać w słowa? To jest dobre pytanie. Moment. Żeby używać dział tych, które są jak najdalej, żeby później nie było niespodzianki, że to działo po prostu nie będzie miało zasięgu. Czyli powiedzmy jak najdalej, żeby z tych dział strzelać, ale tak, żeby jeszcze łapały. Żeby później na samym końcu przy teleporcie nie było niespodzianki, że nie możemy strzelić. I że to przekreśli, powiedzmy, nam bonus, bądź całkowite kończenie minigry. Za tą minigrę leci 40 łusek Priusa. Jeżeli się mylę, to dodam w anotacji poprawkę, ale chyba 40 leci. Dodatkowo z kuferków lecą miksturki, jakieś przedmioty do instrumentów magicznych, talony na konie, na wierzchowce, które są tak dla wyższych leveli, chociaż nie wiem, mało przydatne. Ja mam swojego wierzchowca, tak więc ja to wystawiam, nawet jeżeli mam 5 czy 50, wszystko wystawiam za jednego golda, chociaż nie wiem dlaczego, może to ja jestem jakiś inny, nie wiem, tylko ja wystawiam za jednego golda, a reszta wystawia za tysiące, grubsze, chudsze. Czemu to ich sprawa? Ojej. A nie, dobrze, tutaj. Tą sztuczkę muszę pokazać jeszcze, bo tu już leci 8,5 minut, a ja jeszcze 8,5 albo i dalej. Może i 9, nieważne. A ja jeszcze tej sztuczki nie pokazałem, a chcę to właśnie pokazać. Chociaż pewnie znacie to. Jeżeli robicie tą minigierkę, to na pewno to znacie. Bo czasem wręcz nie ma innej opcji na przejście. To jest propos tej, no to jest pieczęć się nazywa. Dla mnie to jest teleport po prostu, że można chodzić po... Ojej, zablokowałem się. Że można chodzić po obrzeżach, powiedzmy, tego klocka. Klocka, podstawki tego teleporta. Dobra, mamy cenny klucz. Już chyba to kończę. Tutaj. Najpierw zobaczymy. Ale was zanudza tutaj, nie? W sumie, jak ktoś robi tą minigrę,
co powiedzmy codziennie, co parę dni i ogląda jeszcze raz to na YouTubie i jeszcze jakiś głąb mu tłumaczy, jak to ma zrobić, a wie doskonale, jak to ma zrobić, to na pewno to jest nudne. Tak więc, sorry. No ale, co tam. Już dawno w planach miałem zrobić właśnie o tych minigierkach. Ale jakoś miałem podejście jedno, dwa. Nie wyszło. Trudno. Teraz wróciłem do Roma. Tak na dłużej, na stałe. I się gra. No i zmieniłem kapłana na wojownika. Zdecydowanie lepiej mi się gra wojownikiem. Granie kapłanem to jest, powiedzmy, jakieś tam w grze za duże obciążenie dla mnie, bo jakaś tam odpowiedzialność ciąży. Jakby nie patrzeć. Dobra, zaraz skończymy to. Jeszcze muszę jeden klucz zebrać. Bariery. Najlepiej to ściągać na hita, jeżeli ktoś ma możliwość, bo nie każdy ma taki ekwipunek, co mu pozwala na ściąganie tego na jednego strzała, bo te duszki wrzucają, nie pytam już, co to jest dokładnie, w każdym razie zwalnia prędkość naszych ruchów i to jest bardzo denerwujące, jeżeli nam zależy na czasie. O, no i super. Mam, no, 50 łusek jednak, nie 40. Tak więc jest super. Zaraz zobaczmy drop. Karta ducha. Zobaczmy, co tu będzie lecieć. Mistycyt. Kamień fuzji. Kolejny kamień fuzji. Zwykły moduł napraw. Magiczny instrument. Kolejny mistycyt zresztą. O nie, na manę. To nie dla mnie. Nie mogę oddać tego, trudno. To wyrzucę za moment. To nie jest potrzebne. Drewno z smoczej brody. Kolejny młotek. Kolejny potek na manę. Po co mi to? Potek na HP, typ B. Plus 30%. Kamień fuzji, kolejny. I karta ducha, żeton plusa, młot i doładowanie do magicznego transmutora. No i to by był szlak grozy, Malatina, rynek główny Varanas, koło teleportera. No i to by było na tyle. Powtarzam jeszcze raz, szlak grozy, Malatina, rynek główny Varanas. No i, że tak powiem, hang on.